mówcie, że umarł w tym momencie. Bo k***a, coś się przebiło. To już jest kiepsko. O k***a. Zajebałeś? Siemaneczko moi kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Poczcili Krzychu, a dzisiaj odcinek, na który czekałem naprawdę długo, ale w końcu się udało. Odpalone Audi oznacza tylko jedno: będzie to jego prawdopodobnie ostatni przejazd. No jak widzicie, dolało nam basen do pełna. No i fura usiadła na takiej glebie, że ja nie wiem, czy w ogóle ruszę, ale spróbujemy. Słuchajcie, plan na ten odcinek jest bardzo prosty. Na lawecie pojedziemy sobie na specjalny odcinek zamknięty, ekstremalny, po którym będziemy upalać ten samochód aż do kresu możliwości. Po dzisiejszym odcinku wsiada na lawetę i leci na ostatnią podróż swojego żywota. Zostawcie suba na kanale, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Ten przycisk, który jest tutaj, powinien być szary. Zostawcie łapsko w górę. Trzeba troszeczkę opróżnić zbiornik tutaj. Zrobimy to w taki ekstremalny sposób. Nie będziemy się tutaj bawić. Ja się muszę do tyłu rozpędzić. Teraz plan jest taki, że cofam tutaj na pełnej p***i, na pełnym gazie. Zaciągam ręczny. O kurwa. Myślę, że jeszcze jedno takie zahamowanie już wszystko stąd wyleci. Ale teraz będzie się łatwiej do tyłu rozpędzić, bo jest auto lżejsze. Zobaczcie, zawieszenie hydrauliczne. Podniosło się już do góry troszeczkę. Jeszcze je trochę musimy podnieść do góry, bo jest za nisko. Oj, oj, oj! Pływa mi w środku wszystko. Dobra, to teraz tej wody już nie jest tak dużo, więc pojadę do przodu. Coś mi łapa nie złapała. Jakby się pozbyć tej wody, kurczę. Dobra, to się nie uda. Jej! Wodę udało się opróżnić. Zostawimy sobie ją tutaj, żeby paka była czysta. Wrzucamy jakieś ciekawe rzeczy na pakę, które mogą się przydać. Zobaczymy, jak po prostu będą się zachowywać w tej pace. Weźmiemy też kilka rzeczy do destrukcji. Słyszę. O, dokładnie, k***a. Opie! Sprawdzałem, czy działa. To demontaż poduszek. Elegancko zabezpieczone. A paliwo ma? No jest. Nie mówcie, że umarł w tym momencie, bo przecież padnę przed całym upalaniem, co? Coś czuję, że nie pojeździ za długo. Faluje na wolnych strasznie, ale dobra. Zabieramy się lawetką, jedziemy na miejsce. A tam, oj, już będzie się działo. Mamy ognia? Masz ognia? Trzeba dotankować furę, bo prawdopodobnie brakło paliwa, dlatego nam zgasła. Zalejemy mu za 5 dyszek. No i 9,8. Nie ma tu 9,8, ale nie zalewał, bo zaświrowałby, bo pewnie nigdy takiego paliwa nie widział. Woda mi w środku lata. Ale lusterko mi się nie przydało i tak nic nie widać. Ale idzie. Opro! Lecimy boczkiem. Generalnie, bo tam już dalej nie ma sensu jechać, więc tu można sobie łapkę ściągnąć. Możesz się tu ustawić, to ja sobie polatam chłopie tutaj dookoła. Dawaj, jedziemy jeszcze raz traskę i wrócimy się tu. Ale tam można by się wpaść tak na dobejki zobaczyć. O kurwa! Trochę mokro tu jest, o kurwa! Dobra, chyba nie jedziemy dalej, bo nie wyjedziemy stąd później. O kurwa! Zajebałeś? Co tam się wydarzyło? Ej, drzewo mi wyrosło, kurwa, tutaj z tyłu. Co jest gra? Ale przynajmniej dopchnęliśmy klapę, teraz się na pewno nie otworzy. O, tu jest też jakaś dymuszka. O, tamta jest fajna. Czekaj, jedziemy tam.
mocny offroad. O ale góra. Wyjedziemy? Wyjedziemy. A nie wiem co jest dalej, więc nie wiem czy jechać. Dobra, zawracamy, było fajnie. Ona jak na razie była za łagodnie traktowana. Dobra, polatajmy troszeczkę bokiem. To siwy dym, no. Bo się trochę zakurzyło. O k***a. Troszeczkę przytarty, ale jeszcze ma się dobrze. Spróbujemy zrobić 360. Jest mały problem, bo mi to wpadło do tyłu, a moje siedzenie coraz bardziej wyjeżdża do tyłu. Ja już nogami nie dosięgam do pedału. No. I teraz się nie odsunę. Jedziemy na drugi odcineczek, który pokazał mi kolega. Jest to po prostu tutaj jaka ładna dróżka w prawo, dlatego wchodzimy w nią bokiem. Jedziemy. Zobaczymy co tam będzie. Wow! Audi offroad. Zawsze chciałem to zrobić. Tutaj fajnie by było jakbyśmy stąd wrócili, bo jednak laweta tutaj raczej nie wjedzie. Oprócz wyboistej drogi to za dużo tutaj nie ma. Ciężka przeprawa, ale Audi daje radę. Piękny wóz, naprawdę niesamowity. Można by go rozdupnąć w jakiś sposób. Może się rozpędzę i pełną skarpę wyjadę tyłem. Przodem mogę później nie zjechać. O, zgasło. Kurczę, ciekawe, czy by się dało jeszcze wyżej jechać. Sprawdźmy to. Chyba nie wyjedziemy. Wydaje mi się, że olej mógł smarowanie być troszeczkę złe pod takim kątem. Obydwa koła się kręciły, czy tylko jedno? Jedno. No to szpera musi być. O k***a, coś się przydymiło. Chyba sprzęgło spaliłem. Stwierdziłem, że zrobię sobie zawody, jak wysoko dam radę wyjechać na wstecznym. Ja dawaj wyciągarę. Nie dbamy o części zawieszenia, no nie? O, już raczej nie. Cały kręć w prawo, kręć w prawo. Teraz powinien jechać. Chłopie, jak stał krzywo, to ma pół baku baliwa. Daj się karne. A już coś silnik pracuje tak średnio. Coś tam nie pracuje jak powinien raczej. Już kontrolka od ciśnienia oleju się świeci, to znaczy, że już silnik nie jest w zbyt dobrej kondycji. Dlatego myślę, że to jest zdecydowanie jego ostatni przejazd. No ten samochód już nie będzie żył. Tam już jest tak wydupcone, że jak jechałeś tutaj bokiem, to koło tak skakało w każdą stronę. Wycisnęliśmy ostatnie soki z tego samochodu.
WRC. Wyrcy, rycy, testy. To już nie żyje, to już nie żyje. Rozpęczam na wstecznym, jedynka i skalkacja. Tu już jest kiepsko. Niech nie wybuchnie, bo jak się wyleje olej, to już będzie wsypało. I otwieramy tak. No już nie pojeździ zdecydowanie. Dopiero po tylu latach w tym aucie dopalił się kolega. Tak, jeszcze minuta upi***ania i to już korba by bokiem poszła. Niech na te ostatnie chwile swojego życia chociaż samodzielnie wjedzie na lawetę. To jest trochę nierówno. Nierówno jest, nie? O. No, teraz jest git. No. Akurat młota do tego nie będę potrzebował, ale nogi tak. Na pamiątkę. Pali w ogóle? Zobaczymy. Ciężko igła, bardzo. Igła. Popiął strzała. Jest, wjechał obaz igła. Ale już to odpalenie było tak ciężkie. No także co, no chyba powinniśmy zakończyć odcinek w tym momencie, bo to auto już na pewno nikt nie pojeździ. Sami słyszeliście, jak odpala. Spod maski leciały potężne kłęby dymów. Tak kończy żywot Audi. No i stąd tak naprawdę prosto jedzie sobie już na złom. Fajnie się bawiłem. Możecie dawać znać w komentarzach, co można zrobić z kolejnymi furami. Bo jest w planach kupienie jeszcze naprawdę dużej ilości samochodów, takich za tysiaszka. I będziemy sobie z nimi robić fajny kontencik. Także śmiało możecie podsyłać jakieś propozycje, co można robić z takimi furami. Może wybiorę się do motokotów kiedyś. Oni też lubią robić takie rozpierduchy furami. Jak będą chcieli, to sobie coś nagramy razem. Dużo z was proponowało właśnie spotkanie z nimi. No mamy troszeczkę do nich dystansu, ale myślę, że może pojadę do nich, kupię tam jakiś samochód i nagramy z nimi jakiś srogi materiał, jak się zgodzą. Widzimy się po prostu w następnym odcineczku, a ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że zostaliście do końca. Komar niech spier i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!